Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof, Vega Fitness. Mamy poniedziałek wieczór, mój tydzień był dosyć zajęty i mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu ogarnę wszystkie sprawy, które mam do zrobienia. Przede wszystkim postaram się wrzucić jakiś przepis, może nawet dwa, na stronę internetową, ale dzisiaj chciałbym pogadać o czymś zupełnie innym, albo porozmawiać. Powiedzmy, że to będzie takie bardziej naukowe stwierdzenie. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na pewne sytuacje właściwie w liczbie mnogiej, które bardzo często mają miejsce w internecie. Na pewno znacie Richarda z Vegan Gains, który bardzo często podważa rzeczy, które są mówione przez ludzi, tak zwane autorytety, tak zwane guru fitnessu, którzy uważają się za tych, którzy wiedzą bardzo dużo, którzy mówią o tym, że potrzebne nam jest mięso do przeżycia, że potrzebujemy właśnie białka, aminokwasów z tychże produktów zwierzęcych. Bardzo często podważa on ich autorytety, bardzo często podważa on to, co oni mówią na podstawie badań naukowych. I bardzo często wśród jego hejterów mamy do czynienia ze zjawiskiem takich wojowników klawiatury, którzy twierdzą, że on nie powinien się w żaden sposób wypowiadać na ten temat, dlatego że nie jest lekarzem, nie jest dietetykiem, nie posiada żadnego wykształcenia w tym kierunku. I nie wiem, czy znacie taką osobę, nazywa się Elon Musk. Jest to człowiek, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, bardzo wybitny przedsiębiorca, i powiedział on niezwykle ciekawą rzecz. Musimy zauważyć różnicę pomiędzy szkolnictwem a edukacją. Ja nigdy nie studiowałem na Harvardzie, ale ludzie, którzy dla mnie pracują, na Harvardzie studiowali. Te papiery, które tak naprawdę mamy w szkole, te dowody niby na to, na nasze wykształcenie, niekoniecznie muszą się wiązać z tym, że jesteśmy w jakikolwiek sposób doedukowani. Dlaczego o tym mówię? Jakiś czas temu oglądałem właśnie taki program z pewnym dziadziusiem, który mieszkał w takim dużym odosobnieniu. I wyobraźcie sobie, że ten dziadek zbudował sam kolektory słoneczne do energii słonecznej, zbudował baterie słoneczne, które miały za zadanie magazynowanie tej energii. Zbudował sobie system ogrzewania wody za pomocą energii słonecznej oraz system ogrzewania domu oraz zapewnienia energii elektrycznej w tym domu. I wyobraźcie sobie, że ten dziadek skończył zaledwie dwie klasy podstawówki. I teraz powiedzcie mi, czy którykolwiek z tych wojowników klawiatury mógłby powiedzieć, że ten człowiek nie zna się w ogóle na bateriach słonecznych, nie zna się na kolektorach słonecznych i nie ma pojęcia o elektryce czy hydraulice. Dziadek ten skończył zaledwie dwie klasy podstawówki. I całą wiedzę, którą czerpał z książek oraz, uwaga, z internetu. Więc musimy zauważyć granicę pomiędzy szkolnictwem a edukacją, tak jak właśnie mówi Elon Musk. To, że ktoś nie ma papieru na daną rzecz, nie znaczy, że nie ma wiedzy z danego zakresu. Naprawdę ogromną ilość razy widziałem lekarzy, którzy twierdzą, że mięso jest nam potrzebne do życia. Ba, co więcej, widziałem ludzi, słyszałem ich wypowiedzi o tym, że lekarze zalecali im jedzenie mięsa, podczas gdy na przykład mieli początkowe stadium raka. Zalecali im picie mleka podczas kuracji na raka prostaty, mimo że wiadomo, że mleko jest bezpośrednio powiązane z ryzykiem wystąpienia raka prostaty oraz w momencie, gdy nawet już mamy raka prostaty, ze zwiększoną śmiertelnością na tą chorobę,
czyli jakby przejściem z tej mniej groźnej wersji raka do tej bardziej inwazyjnej. Jest to totalny brak wiedzy pomimo tych papierów oraz zdobytego wykształcenia. Dlatego zanim podważycie czyjś autorytet, a podważycie to, co ktoś mówi, radzę zamiast być takim wojownikiem klawiatury, radzę zajrzeć do źródeł, zaczerpnąć trochę wiedzy i przestać robić z siebie idiotę w internecie. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.